Cześć! Dzisiaj będę jadł tak zwany bigos. Bigos pochodzi od słowa bądź gosk, czyli po angielsku bigosk, czyli coś takiego. Nie wiem, czy to wygląda jak ja, ale w każdym razie tak się czuję, jak to, co teraz będę jadł. A tak naprawdę bigos jest chyba niemieckim wynalazkiem. Bo czytałem gdzieś, że pochodzi od dwóch słów. Bi, gos. Czyli bi, podwójne, i gos, czyli kapusta. Coś w tym sensie. W każdym razie zadomowił się w naszej kuchni, jak nie jeden po prostu bezdomny. A co do bigosu, to oczywiście chleb. Bo bez chleba nie ma bigosu. Najlepszy z grzybami. I bigos jeszcze jest o tyle fajny, bo jak czegoś nie zjedliście, to nie wyrzucajcie do śmieci. Tak jak z ciastkami. Wszystkie ciastka, które nie idą w cukierni, są zmiatane na szufelkę, a później robi się z nich bajaderkę. Tak samo jest z bigosem. Jeżeli nie macie nic, nie możecie nic zrobić z czegoś, z czego tam coś tam zostało, no to trzeba zrobić tego bigos. A najlepiej, żeby jeszcze się przegryzł. Czyli poleżał sobie w lodówce, albo na balkonie, na parapecie, jak tylko kurwa chcecie. W każdym razie jest najlepszy wtedy, kiedy trochę sobie poleży, jak oddział zabitych żołnierzy. Najbardziej pożądana dania Polaka. Bigos i schabowe. Dziękuję ci, koleżanko, kolego, że wstawiliście się za mną i mogę się w końcu napić podczas jedzenia. Tego mi było bardzo, bardzo, bardzo mocno trzeba. Wszystko, co to może być, czy to kompot, czy herbata, czy nawet mocz kozy, ale ważne, żeby sobie popić podczas jedzenia. A tobie a co ty jesz teraz? Kochaniutki, kochaniutka. Co teraz jesz? Napisz koniecznie, bo jestem bardzo ciekaw. A nie mam tego jak sprawdzić. Pisz i sugeruj. Ja miałeś kapustę z ziemniakami, proszę bardzo. Miałem jeść kiełbasę smażoną? Zjadłem. Teraz jem dla ciebie bigos. Napisz, to jeszcze mam zjeść. O. Prawie zjadłem. Jest dużo lepiej, naprawdę. Bardzo wam dziękuję, że mogłem z wami zjeść te
ten bigos z kawałkiem chleba. Takich chwil mi w życiu trzeba. Dziękuję. Do innego menu się też dopasuje.